Z nadchodzących pozycji w 2019 postanowiłem wybrać te, na które najbardziej czekam. Niestety, po wypisaniu całej listy wyszło więcej niż zakładana dziesiątka, tak więc lista nie jest pełna tą, którą wam za chwilę przekażę. Oraz może oczywiście wszystko być zmienne, dlatego że w ciągu roku wychodzą tytuły, które niekoniecznie są zapowiadane dużo wcześniej. Ja jestem Wuchaj i zapraszam was na moją dziesiątkę oczekiwanych tytułów anime w 2019 roku. A żeby oszukać trochę system, to czekam na wszystkie produkcje związane z ostatnio eksploatowanym światem Fate'a. Grand Order dostanie serial adaptujący chapter gry związany z Babilonią, wyreżyserowany przez Toshifumi Akai, mającego na koncie reżyserię Sheltera z 2016 czy współreżyserię Darling in the Franxx oraz dwa filmy związane z Camelotem, o których znalazłem jedynie informację, że zajmie się nimi Production AG. Znane za produkcję takie jak Shingeki no Kyojin czy Haikyuu. Ufotable za to dokończy swoją trylogię Heaven's Feels, której pierwszą część uraczyli fanów pod koniec 2017 roku. Dużą zaletą kinówki było to, że nie tłumaczono widzowi za wiele, skupiając się na najważniejszym, przez co osobie nieznającej franczyzy równie dobrze może siąść ten film, jak komuś, kto widział poprzednie ścieżki, no i wizualnie wygląda to po prostu wyśmienicie. Może i pierwszy trailer do Babilonu za wiele nie mówi, jednak opis serialu wydaje się być ciekawy. Otóż dostajemy kryminalną historię, gdzie główny prokurator Seizaki Zen, prowadząc śledztwo dotyczące nielegalnych badań klinicznych, natrafia na niepokojący, krwisty trop dotyczący spisku związanego z wyborami do autonomicznej nowej strefy ustanowionej w zachodnim Tokio. Serial powstanie na podstawie nowelki o tym samym tytule, składającej się obecnie z trzech tomów. Autor Mado Nozaki ma na swoim koncie m.in. wychodzącą obecnie nowelkę Dokusou Tanpen Series Nozaki Mado Gekijo, czy część fabularną do mangi Seikasuru Kado, jak i skrypt do jej ekranizacji z roku 2017. I chociaż samo studio na swoim koncie ma jeden tytuł, w którym odpowiadało za produkcję i to wespół z innymi studiami, to uczestniczyło przy takich jak Sword Art Online Alicization czy Banana Fish. Pierwszy sezon One Punch Mana to była dawka czystej rozrywki rodem z lat 90., w której fabuła to dodatek do humoru i scen akcji, w środku której jest łysy i niedoceniony superbohater. Drugi sezon będzie czymś ciekawym z kilku powodów. Zmiana studia to poważny krok, nawet jeżeli jest ono zasłużone i ma na koncie perełki, bo jest to także zmiana reżyserii. Jeżeli chodzi o animację, to trailer, mimo że niewiele pokazał, to zasugerował, że może być dobrze i stylistycznie nie za bardzo będzie się to różnić od dzieła Madhouse, chociaż różnice są i to widać gołym okiem. Drugi sezon to także sprawdzian, czy formuła jest w stanie przyciągnąć i równie dobrze zaciekawić, co za pierwszym razem. Ja osobiście obaw dużych nie mam, ale jestem ciekaw zmian i podejścia do tematu. No i nie mogło zabraknąć drugiej adaptacji dzieła Wana, czyli Mob Psycho, którego, no cóż, ogląda się bardziej dla samej historii i innego podejścia do postaci Overpowered niż w OPM. Liczę na drugą porcję tego samego, nic więcej nie mam do dodania. Chciałem dać trzeci sezon Sidonia Nikishi, ale to byłoby zbyt oczywiste. A tutaj mamy i tak mecha i to w cel shadingu, więc dla niektórych nie robi różnicy. Muszę przyznać, że w Revisions animacja póki co wygląda o klasę niżej, ale mimo to zamierzam dać temu szansę. Grupka dzieciaków ze szkoły zostaje przeniesiona o kilkaset lat do przodu, gdzie zostaje wybrana do walki mechami. Po co i dlaczego na razie nie wiemy, oprócz tego, że protagonista ma coś wspólnego z dziewczyną, którą spotykają w tej rzeczywistości. Reżyserem zaś jest zasłużony m.in. z Code Geass i kilku odcinków Space Dandiego Goro Taniguchi. Skoro wreszcie otrzymaliśmy kontynuację No Indexa, to oczywistym było, że Norelgan się pojawi. Szkoda, że po tylu latach. Bo w sumie to mało co pamiętam i będę musiał sobie pamięć odświeżyć. Niemniej, jeżeli znajduje się na sali ktoś, kto nie miał nigdy styczności z Toaru Kagaku, to serdecznie polecam, szczególnie, że bardzo szybko się chłonie każdy odcinek.
Jedyne, za czym nie tęsknię, to za irytującą Kuroko. Za tytuł bierze się oczywiście te same studio, co przy reszcie sezonów, więc za jakość możemy być spokojni. Tak jak za Akceleratora, który będzie posiadać swoją adaptację, a warto to nadmienić, bo jest to bardzo ciekawa postać z tego uniwersum i zasługuje na swoje 5 minut w oderwaniu od innych serii. Studio, które możecie kojarzyć z Kiss x Kiss, czy drugiego sezonu Oregairu, postanowiło się zabrać za, myślę, że ciekawy science fiction, bo w 26 odcinkach można opowiedzieć coś interesującego do rzeczy. Otóż Arima Takuya pewnego razu dostaje tajemniczy list od zaginionego ojca, w którym staruszek pisze coś o alternatywnych światach. Chłopak oczywiście nie bierze tego na poważnie, jednak skoro posiada urządzenie do ponoć podróży międzywymiarowej, to postanawia go użyć, by odszukać ojca. Za reżyserię odpowiada Tetsuo Hirakawa, który w tej kwestii ma na swoim koncie choćby przyjemny Zero Kara Hajimeru Maho no Sho. Więc liczę na co najmniej dobrą produkcję. Starałem się nie kierować w tym zestawieniu tylko tym, czy bardziej lubię daną kontynuację od innej, albo czy dana seria będzie baitem na oglądających, ale ten tytuł musiał się tu znaleźć. Mniej więcej zaspoilerowałem sobie, co będzie się działo po akcji z pierwszego sezonu i tego nie żałuję, bo tym bardziej chciałbym zobaczyć, jak to zostanie zekranizowane. Wiadomo, że to jak zagrała fabuła na nosach tych, co myśleli, że to tytuł dla dzieci, można było zrobić raz. Jednak historia nie siada na laurach, a skoro zajmuje się tym ta sama ekipa, jestem spokojny o efekt prac. No i się doczekałem, wreszcie kolejnego sezonu Kruków, który mam nadzieję nie zostanie znowu rozbity na kawałki, a jeżeli już, to jakoś sensownie. Zresztą nie zdziwiłoby mnie to, bo wkraczamy na najważniejszy dla chłopaków turniej narodowy. Po cichu jednak liczę, że będzie po prostu więcej odcinków. A teraz trochę przygody. Na środku Pacyfiku pojawia się nowy kontynent wypchany po brzegi fauną i florą, nazwany Magmel. Tajemniczy twór znikąd przyciąga do siebie odkrywców, tym samym na Ziemi nastaje tak zwana święta era podróżników. Nie jest to oczywiście łatwy kawałek chleba i wielu ludzi znika bez śladu podczas eksploracji. I tak poznajemy Inyu, parającym się w ratowaniu takich ekspedycji na zlecenie, a przynajmniej tak wynika z pierwszych chapterów, jakie udało mi się przeczytać. Wygląda to na ciekawy temat do rozwinięcia, na co osobiście liczę, szczególnie że Inyu nie wydaje się być zwykłym człowiekiem. No, za adaptację Manhwy lub Manhwa, jak zwał tak zwał, zabiera się znane i lubiane studio Pierrot wraz z Hayato Date, mającego w dorobku reżyserskim choćby Naruto. A na jakie wy czekacie pozycje z aktualnie prezentowanych? Albo tych, które mają wyjść, a o których nie powiedziałem? Dzięki za uwagę i do zobaczenia w innych materiałach.